Zagrajmy w Mass Effect. Wybierzemy się teraz na jakieś zadania poboczne, gdyż wypadałoby je wypełnić. Parę przynajmniej, żeby podbić poziom doświadczenia po prostu bohaterów naszych, nie? To oczywiście nie popycha fabuły naprzód. No ale pozwala naszym bohaterom przetrwać późniejsze problemy, nie? Jak wcześniej miałem problem z tym Kroganinem, dlatego że bohaterowie moi byli za słabi, nie? A więc teraz... gdzie jest dziennik? J. To więc teraz po prostu trzeba... no, podbić poziom doświadczenia, nie? O, tego nie wypełniłem z jakiegoś powodu. Przeskonuj opiekunów. Zostało mi 5. Dziwna transmisja. Uda się do systemu Century w gromadzie Hawking. Eta jest badać dziwną komunę biotyczną. Odnajdź komunę. Odnajdź komunę! W czynie społecznym! Jeszcze raz trzeba się oddalić. Hawking Eta. Gdzie to jest? Hawking Eta, nie? Głowica, baromata, aksonus, antyka, głowica, wystrzonka. Jest. Jak się to nazywało? Century, nie? To jest tylko i tak jeden system. Nie, nie wyruszyć. Po co się mi gra pyta, czy wyruszyć? Jeżeli w tej grze i tak to nic nie kosztuje. Message coming in, Commander. Big surprise, the Alliance needs you again. Shepard. This is Admiral Hackett with Alliance Command. We've got a mission for you. An Alliance officer named Major Kyle has set up a small compound in the Hawking Eta cluster. He's attracted a number of followers, mostly biotics. He's become an outspoken critic of the Alliance, and we believe he's mentally unstable. This could be trouble, Shepard. Jako ciekawostkę podam, że głos admirałowi Hackettowi użycza Lance Henriksen, czyli Bishop z filmu Obcy 2, nie? What kind of proof do you have that the Major is dangerous? 3 days ago we sent 2 Alliance representatives to meet with him at his compound. Albo na przykład Frank Black z serialu Millennium, albo pan Weyland z filmu Obcy kontra Predator. He set himself up as some kind of religious leader. What were those Alliance representatives going to talk to Major Kyle about? They wanted to bring him back to an Alliance facility. Given his state of mind, however, he probably saw that as a threat. We're almost certain he has fun. I might be able to end this. That may not be possible, Commander. We don't want a bloodbath, but Kyle is dangerous. I'll trust you to use your judgment. Hack it out. Świetnie. Kurde, dobra. Oczywiście na każdą planetę trzeba zoom zrobić, bo tutaj jeszcze jest nawet Księżyc. To na Księżycu będziemy lądować? Presrop. Tak, na Księżycu. A to zaraz. Znaczące złoże kobaltu. Czyli pieniądze. Po prostu. Medalion. Dobra. Weźmiemy sobie Kaidana i weźmiemy sobie... A, Garusa niech będzie. Jako, że wylądowaliśmy na Księżycu, nie? To tutaj... Moment. O, tutaj widać planetę. Mars. Nie, nie Mars. Dobra. Naprawdę to wygląda nieźle. O, po przybliżeniu już nie aż tak bardzo.
Dobra, gdzie się powinien się udać zatem? Anomalia, szczątki, obóz biotyków. Dobra, możemy tutaj zahaczyć o tę anomalię, skoro jest po drodze. Tylko czy pod taką górę trzeba podjeżdżać? Dobra. Mamy łazik, nie? Marsjański łazik sondy Pathfinder, to sobie podjedziemy pod górę. Idziemy? Nie daję rady. No i podjechaliśmy. Odkrycie to zbitka lepianek z prefabrykatów. Jest w opłukanym stanie. Ślady pojazdu terenowego wiodą do niej, od niej przez pasmo górskie na południowym zachodzie. Południowym zachodzie to będzie... Tam. A co to? Aha, to tutaj jesteśmy. Można tutaj wejść, prawda? Prawda. Okej. Okay. A oni mają... Tak, mają te jeszcze punkty. Garus. Tutaj zwiększymy. Tutaj zwiększymy i reszta automatycznie. Ok, dynamit w ogóle automatycznie. Pominie. Dobra. Czy ja tutaj nie mam jakichś przedmiotów, które mógłbym teraz mu założyć? Garus? Średni pancerz Turian. Tak. O, na przykład. Prawda? I temu też. Na przykład... No niech będzie to. Dobra. Wadliwy przedmiot. Jedziemy dalej tam. Pod górę. Ble. Ludzie się w ogóle wypowiadają na różnych forach, że nienawidzą właśnie tego elementu, gdzie trzeba jeździć po tych terenach. Ja mu tak muszę powiedzieć, że to nie byłoby takie złe, gdyby te planety nie były tak ukształtowane w taki sposób, że trzeba się właśnie poruszać po takich... z góry na dół, nie? To jest najgorsze. O, teraz spada. I zaraz znowu będziemy wjeżdżać do góry. No, świetnie, nie? Wszyscy w środku żygają. Okej, okay, ciszej. Znaczy, spokojniej. Starożytne gruzy. Co tutaj będzie? Insygnia Turian. Czyli pieniądze. I'm here if you need me. Przód pojazdu jest wniszczony od uderzenia. Rzut oka do środka wystarczy, by stwierdzić, że pasażerowie prawdopodobnie zesłu nielegalnych dzikich górników nie żyją. Gruz wciąż ześlizguje się do pozostawionych przez koła wyżłobień, nie wywołując żadnego dźwięku w zbliżonej do próżni atmosferze. Dlaczego oni zgnili, skoro nie ma tej atmosfery? Ta logika, nie? Odwiedzimy sobie jeszcze to miejsce. Naprawdę przegięli pałę z tymi mapami wysokościowymi w tej grze. Ble. Tak, świetnie. O, wszyscy żygają znowu. Robert wyjdzie? Chyba nie, nie? Peszek. Dobra.
Czas się udać do celu podróży. Cicho, muzyka gra. No, a teraz w ogóle nie gra, nie? Zabiłem muzykę. Radio wykończyło rock'n'rolla. Przewracamy się. Okej. Okay. Czy tu będzie jakaś wojna na zewnątrz? O, tam są te minerały. Korzystając z tego, że są tak blisko, to podjedziemy do nich. Złoże złota, jakby na ziemi było mało złota. Tu jest bunkier, do którego należy wejść. Tutaj? Czy tam? Chyba tam jednak. A specjalnie wziąłem Kaydena, bo Kayden też jest biotykiem, nie? Może będzie miał coś do powiedzenia w trakcie wykonywania tej misji. This is a private sanctuary. Outsiders are not welcome here. I need to talk to the man in charge. It's important. Father Kyle wants nothing more to do with the Alliance. He shouldn't have killed those investigators. This problem isn't going to go away. We won't let you take Father Kyle away. He protects us. We need him. The Alliance wants someone to pay for those murders. Let me speak to Major Kyle, and maybe I can find some way to help you all get out of this alive. Wait. Father Kyle will speak with you. Head to the building at the far end of the compound. He'll meet you there. Znaczy tutaj? No i właśnie po to jest przydatna ta, nie? Urok, bo teraz może uda mi się to załatwić zadanie bez walki. Ale czy na pewno tutaj miałem się udać? Bo on kazał mi wejść do jakiegoś budynku, nie? Może nie tutaj, tylko nie wiem, tam. No patrzcie, zapaliło się na zielono. Jakby mi się to nie udało, to chyba bym musiał tutaj wszystkich zabić, zanim by mi tutaj pozwolili wejść. The Alliance wants to wipe us out. Father Kyle told us. Biotics can feel safe here. Those other men from the Alliance tried to kill Father Kyle. Jaki głos. Przyzwyczajcie się do oglądania takich korytarzy w tej grze, będzie ich pełno. No, z tego co pamiętam, jak ostatnio grałem, to musiałem ich wszystkich zabić, nie? To wie, czy i tak nie będę musiał. Tutaj chyba będą znajdźki. Tak jest. No, można ich okraść, nie? Nie czepiają się. I tak za dużo tutaj nie było. Major Kyle, I know why you've come. We have no quarrel with you. Why can't you just leave? No, coś się zepsuło. What happened to those other Alliance officers? The ones who came before me?
They wanted to take me away from here. They wanted me to abandon this place, turn my back on my family. They spoke blasphemy. I did what I could to make their end quick and painless. I had no other choice. It was necessary to protect my children. Only I can keep them safe. The Alliance sent me to bring you in, Major. Can't you see this has gotten out of hand? Don't you understand you're endangering your followers? I respect that you have come under a banner of peace, but I cannot do as you ask. If you take away their father, my children will be helpless. My children will be helpless. You ordered your followers to kill those Alliance investigators. You must face the consequences of your actions. Do you really want your children to suffer for your sins too? No. This was my fault. My children are innocent. Pure. Please. I never meant for this to happen. I'm sorry. You're doing the right thing, Major. Your children will be better off for it. Come on. Wait. If my children see you taking me away, they won't understand. They will attack and you will be forced to kill them all. You have shown me the error of my ways, Commander. Now you must give me time to explain it to them. It is the only way they will understand. Please, give me 1 hour. After that, I will meet the Alliance authorities at the gates of my compound and surrender without violence. I give you my word. On chyba się chce zabić, nie? I think it would be better if you came with me now, Major. I must do everything I can to keep any more of my children from suffering. This is the only solution. I'm going to trust you. If you betray that trust, you and all your children will suffer. I will not betray you, Commander. Thank you for this. Joker can have the 5th Fleet pick Major Kyle up. I just hope you know what you're doing, Commander. Należy wrócić na Normandię i powiadomić przymierze o kapitulacji Kyle'a. Będą chcieli przysłać statek, żeby zabrać go do aresztu. Czemu ja w ogóle usłyszałem dźwięk z Windowsa? Dziwne, nie? Dobra, wyjdziemy stąd, wrócimy na Normandię. Sobie zrobię przerwę. Jak widać, obyło się tutaj bez wojny. Father Kyle says other humans are scared of us because they know we're better than them. O tak, na pewno. Kolejny korpus telepatów. Those other men from the Alliance tried to kill Father Kyle. N. Okej. Message coming in. Patching it through. Admiral Hackett here, Commander. Your helmsman just forwarded your report on Major Kyle. We sent in a team as you instructed. Kyle's followers have disbanded, and the Major surrendered to us without incident. We'll make sure he gets the help he needs. To be honest, Shepard, I thought this thing was going to end in a bloodbath. I don't know how you did it, but you saved a lot of lives. Congratulations. Świetnie. Idealnie. Dobra, cofnijmy się do gry. I przerwa.